Witam wszystkich serdecznie. Mam dla Was dzisiaj fajne serowe chlebki na proszku do pieczenia, bardzo proste do zrobienia. Będą piękną ozdobą koszyczka wielkanocnego, w środku z jajkiem. Możecie je jeść później z dodatkiem sosu chrzanowego lub po prostu pokroić razem ze święconką. Ciasto jest z odrobiną sera, więc dłużej zostają wilgotne. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od roztrzepania jednego jajka z wodą. 4 łyżki wody. Roztrzepujemy to widelcem. Teraz około jednej łyżki takiej mieszanki odkładamy sobie na bok. Będzie nam służyła do posmarowania naszych chlebków po wierzchu. Pozostałą mieszankę jajka z wodą przelewam do miski. Robota. Dodaję również 4 łyżki oleju. I 125 gramów twarożku. To znaczy, może być taki serek zmielony, kanapkowy, może być ricotta. Jak macie prawdziwy twaróg, też się nada, tylko musicie go troszkę przemielić, żeby był drobniejszy. I zaczynam ucieranie. Miksujemy, aż składniki nam się połączą. Teraz mąka. 200 g mąki pszennej tortowej. Dodaję sobie do niej pół łyżeczki, tak troszkę więcej niż pół łyżeczki proszku do pieczenia i około pół łyżeczki soli. Zamieszam odrobinę i dodam do masy serowej. Miksujemy, aż nam się połączy ciasto w jedną gładką masę. Podsypię sobie blat mąką. Ciasto jest jeszcze troszkę lepiące się, bardzo mięciutkie. Musimy podzielić je na 4 części. Z każdej części odkładam sobie odrobinę do dekoracji. Nie musicie tego robić. Możecie po prostu zrobić gładkie chlebki. O, ja sobie tak zostawię troszeczkę, nawet więcej. O. Ciasta nie wałkujemy, wystarczy każdy kawałek odrobinę spłaszczyć. Mam ugotowane 4 jajka na twardo. Już obrałam je ze skorupek. Jajka nie gotujcie za długo. Ja gotuję go 7-8 minut. Musimy teraz zalepić nasze jajko w środku. I formujemy taką kuleczkę. I robimy tak z każdym. Najpierw spłaszczamy, później kładziemy jajko i zalepiamy dookoła ciastem. Musicie tak zrobić, żeby się całe zlepiło. Możecie zrobić takie podłużne chlebki, mogą być bardziej kuliste, to już jak wolicie. Kształt możecie im nadać dowolny.
Z jednej porcji wychodzą cztery chlebki, więc możecie się podzielić nimi z kimś z rodziny lub sąsiadami, żeby mieli coś fajnego do koszyczka. I teraz z tych dodatkowych kawałeczków, które zostawiliśmy, możemy zrobić dowolnie. Albo listeczki, żeby udekorować, albo warkoczyk. Ja każdy chlebek będę chciała zrobić trochę inny. Jeden z dwóch części zawinę i przykleję do chlebka. Drugi wytnę foremką. Mam motylek. Zrobię dwa motylki. Z trzeciego zrobimy warkoczyk, czyli trzy części. Tu możecie się naprawdę pobawić. Lub po prostu zostawić je gładkie, jeśli nie macie czasu. Ostatni zamoczę w mojej mieszance jajka i obtoczę w różnych ziarenkach. I zwinę. Dodatkowo zawsze możecie coś jeszcze udekorować nasionami, ziarenkami. Układamy je na blaszkę od piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. Możecie teraz jeszcze dodatkowo obsypać, czym chcecie, ale oczywiście najpierw posmarujcie naszą mieszanką jajka z wodą, którą odłożyliśmy na początku. Wtedy nasionka czy ziarenka się też lepiej przykleją, a nasze chlebki lekko zarumienią. Mam jeszcze ziarna sezamu. Posypię sobie kolejny chlebek na środku. Mam również mieszankę słonecznika z dynią. Też sobie obłożę kolejny chlebek. I każdy będzie inny. Chlebki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni góra-dół i pieczemy około 20-25 minut. Możecie na ostatnie minuty podkręcić mocniej temperaturę, żeby się ładnie z wierzchu zarumieniły. Tak jak moje. I gotowe. Wystygną i będą piękną ozdobą stołu. I koszyczka. Możecie je zanieść do święcenia. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!